Helena marusa Żówna urodziła się w rodzinie góralskiej w Zakopanem, w rodzinie o tradycjach sportowych, patriotycznych. Była jedną z córek znanych gospodarzy zakopiańskich. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Helena marusa Żówna była młodziutką dziewczyną. Skończyła szkołę handlową w Zakopanem brała udział w zawodach sportowych, była siedmiokrotną mistrzynią Polski w slalomie gigancie, w kombinacjach norweskich. Jest do dziś uznawaną osobą za najbardziej utalentowaną sportsmenkę okresu międzywojennego. Jak czytamy o niej w wypowiedziach żyjących jej bliskich, była bardzo żywą dziewczyną świetnie wysportowaną. Od dziecka starała się dorównać braciom w czasie zawodów, jeździ na nartach. Oczywiście wtedy nie było sprzętu. Bracia robili sklepek z beczek narty. Helena Marusarzówna bardzo szybko została zauważona przez ekspertów, z znawców sportu i zaczęła odnosić duże sukcesy w sporcie wyczynowym. Wybuch II Wojny Światowej dla Polaków reprezentujących pokolenie właśnie Heleny marusa Żówny był okresem bardzo Trudnym. Dorastali w czasach wolnej niepodległej Polski. Trzeba tutaj podkreślić wręcz, że Helena Marusarzówna urodziła się w 1918 roku, czyli w roku odzyskania właśnie przez polskę niepodległości. Pokolenie to czuło naturalny obowiązek walki o Niepodległość o to, żeby Polska z powrotem mogła być krajem wolnym. Już w październiku, jak wojna wybuchła w 39 roku we wrześniu, to już w październiku Helena Marusarzówna angażowała się jako kurier w placówce konspiracyjnej Zagroda, gdzie do bazy w Budapeszcie donosiła, do bazy Romek donosiła różne przesyłki. Długo to nie trwało, aczkolwiek angażowała się nie tylko ona, angażowała się też jej rodzina, jej brat Stanisław, jej siostry. Cała rodzina się angażowała, podobnie jak wielu górali z, z okolic Zakopanego, z Zakopanego, jak wielu ludzi ze środowiska, które reprezentowali Marusarzowie w tamtych latach. Została zauważona przez wojskowych pan Stanisław, pani Helena, znani byli w Polsce, Została zaważona przez wojskowych i wciągnięta do organizacji najpierw w Związku Walki Zbrojnej, później AK. Już AK nie doczekała, bo AK była w 1942 roku. Pani Helena, jak opisują jej bliscy, pani Zofia, która przeżyła wojnę, jej, jej siostra, znikała z domu, rodzice się niepokoili. Długo się nie przyznawała do swojej działalności kurierskiej. Zabierała rzeczy czy do, dokumenty, pieniądze, które przynosili kurierzy z Budapesztu. Przewoziła do, do, do Krakowa i Warszawy. Później też brała udział w wyprawach do Budapesztu. Ostatnia wyprawa w marcu 1940 roku. Pociąg Budapesz-Koszyce Następnie granica, i na Słowacji, przechodząc przez potok, zostali zatokowani przez Straż Słowacką i aresztowana. Najpierw więziona w komendzie w Kisaku, następnie przewieziona do Preszowa, z Preszowa do Muszyny i Nowego Sącza. Ostatni etap to był Tarnów. Ciężkie więzienie dla wielu skazańców w czasie okupacji. Tam torturowana, skazana na karę śmierci. Przebywała też tutaj, przywieziona do palac, do zakopanego i z powrotem do, do Tarnowa. Zastanawiamy się, dlaczego tak długo przebywała w więzieniu. Bo aresztowana została w marcu 1940 roku a wyrok wykonano we wrześniu 1941. półtora roku przebywa w więzieniu. Prawdopodobnie Niemcy mieli nadzieję, że pani Helena się ugnie, załamie i będzie z nimi współpracowała. Byłaby to dla nich wielka gratka, ponieważ była znaną osobą, gdyby ona przeszła na stronę niemiecką, to mieli nadzieję, że wie, wielu innych sportowców uczyniłoby to samo. Niestety dla nich Pani Helena do końca była niezłomna i przy, wytrwała przy swoim, została do końca wierna przysiędze, jako złożyła jako kurierka. Helena Marusarzówna miała no, 23 lata zamordowali bardzo młodą dziewczynę Niemcy, polską sportsmenkę, znaną w środowisku narciarskim, bardzo dobrze, bardzo cenioną, rokującą w niesamowite sukcesy. Także tutaj mamy do czynienia ze śmiercią osoby bardzo młodej, dlatego wszyscy i wtedy i później bardzo ale to bardzo ubolewali nad stratą jaką wyrządzili Niemcy mordując Helenę Marusażównę. Po II wojnie światowej Helena Marusażówna została upamiętniona w postaci właśnie memoriału, który jeżeli chodzi o imię dzieliła razem z Bronisławem Czechem memoriał Bronisława Czecha i Heleny Marusażówny, to memoriał narciarski, w którym młodzież i starsza młodzież i dzieci rywalizowały w narciarstwie. W naturalny sposób stała się patronką wszystkich młodych, młodych sportowców. Powstawały również szkoły, które nosiły imię tej młodej, tej młodej wspaniałej dziewczyny. Trzeba jeszcze tutaj nadmienić również, że Helena była Piękną dziewczyną, piękną kobietą. Zdjęcia, które, którymi, którymi dysponujemy, no, pokazują jej subtelną, delikatną, kobiecą urodę, a jednocześnie była dziewczyną, która była bardzo silna, odważna, jako sportsmen, nauczona rywalizować. No i tutaj ten jej przykład z okresu, właśnie aresztowania. I męczeńska śmierć. No podkreślają też jej patriotyzm, ale przede wszystkim hard ducha, siłę, niezłomność i to, na co gotowe było, można powiedzieć, jej pokolenie, czyli śmierć w imieniu Ojczyzny. Dlatego też taki wspaniały wzór, jakim jest do dziś dla młodzieży, spotkał się z tym, że wiele szkół przyjmowało imię właśnie Heleny Marusa żówny szkoła podstawowa w Zębie taki tytuł przyjęła również przyjęła imię Heleny Marusa żówny ze względu na to że Ząb jest miejscowością położoną w takim bardzo narciarskim terenie z Zębu pochodziło zawsze wielu wspaniałych sportowców no to Kamil Stoch w naturalny sposób znana postać w całej Polsce. Kobiety w czasie II wojny światowej odegrały bardzo istotną rolę. Odgrywały tą rolę jako ciche bohaterki, niejednokrotnie w zaciszu swojego domu, wspierając swoich mężów, swoich braci, ojców, podążając niejednokrotnie za ich wzorem, tak, właśnie no, tutaj Helena Marusa-Żówna jest przykładem no, raczej nie cichej, domowej bohaterki, która wspiera działalność i ponosi tego różne konsekwencje. Helena ze względu na śmierć, taką można powiedzieć, ze względu na to młodość, ze względu na to, że rzuciła swoje życie, oddała za ważną sprawę, za ojczyznę, nie zdradzając nikogo.